Jajka, ja jestem Mary i dziś zapraszam Was na przegląd promocji w Hebe. Jeżeli będziecie słyszeć mruczenie, to dlatego, że mam dziś pomocnika w postaci mojego kota i sobie tutaj siedzi i mruczy. Obecne promocje są od 21 września do 4 października. I właśnie w trakcie trwania tej promocji mamy promocję 1 plus 1 za złotówkę. Na marki takie jak Maybelline, Rimmel, Max Factor, L'Oreal czy Bourjois. Mamy też wersję, gdzie mamy jeden kosmetyk, a drugi jest minus 80% tańszy. Jest na przykład na Eveline, Gauche, Affect, Paese, Clarisse, Yoko czy AA. Jest jeszcze jedna opcja, czyli kupujecie jeden kosmetyk, a drugi macie minus 60% taniej. I jest to na przykład na Hean, na Ecocere, na Similac, na Annabelle Minerals, trochę tych marek jest. I teraz jak sobie tak patrzyłam, to najbardziej opłaca się jednak brać kosmetyki na promocji 1 plus 1, więc na tym się skupię. 1 plus minus 80% czasami też się opłaca, ale najbardziej opłaca się ta promocja 1 plus 1 za złotówkę. To co musicie pamiętać, to to, że rabatują się zawsze najtańsze kosmetyki. Więc jeżeli weźmiecie coś za 70 zł i 10, to zrabatuje Wam się ta rzecz za 10. Więc najlepiej brać rzeczy w podobnych cenach, na przykład na dwa zamówienia można też to rozdzielać, tak żeby Wam się to najlepiej opłacało. Bo tak jak mówię, jeżeli weźmiecie bardzo drogie kosmetyki i o wiele tańsze, to potem to może nie wyjść aż tak korzystnie. A jeżeli chcecie zobaczyć, jakie są obecnie promocje w Rossmanie, to też zostawiam Wam tutaj miniaturę i w karcie link. Ja już nie przedłużam, pamiętajcie oczywiście o łapeczce w górę, subskrypcji, jeżeli lubicie tę serię, bo dzięki temu kanał może się rozwijać i oczywiście o serduszku w komentarzu, bo ja tam na Was zawsze czekam. Nie przedłużam, przeglądamy. Zaczniemy sobie od podkładu i tak jak ostatnio, skupiałam się głównie na markach, które są dostępne tylko w Hebe, bo zazwyczaj właśnie Eveline czy inne marki, które są dostępne w Rossmanie, wychodzą tutaj jednak drożej. Też pokażę Wam kilka kosmetyków, które wchodzą na promocję 1 plus 1 za złotówkę, które myślę, że warto tutaj zobaczyć, które rzeczywiście się fajnie opłacają. I jeśli chodzi o podkłady typowo w promocji, to na przykład mamy tutaj Ingrid, podkład do twarzy. Tutaj bardzo dobra cena, poniżej 20 zł, no dobra, 20 zł, bo tutaj grosza tylko brakuje. Okazuje się, że w Hebe jest też Kiko Milano, więc mamy tutaj na przykład nawilżający podkład w płynie z SPF-em 15. No te kosmetyki z Kiko nie są takie super tanie, ale jest to ciekawy, myślę, produkt, ładnie też wygląda. No i myślę, że też Kiko przetestuje tutaj na kanale. Mamy też coś od W7 i ten podkład niesamowicie wyglądowo oczywiście przypomina mi podkład Estée Lauder Double Wear. Dajcie znać, czy też tak uważacie. I to, co mnie tutaj zaciekawiło, to to, że W7 ma dosyć wysokie ceny, bo 45 zł w promocji to wcale nie jest tak mało. Ciekawa sprawa. Z W7 jest też taki podkład, matujący, za 36 zł. I też to opakowanie coś mi przypomina. Tutaj W7 chyba bardzo mocno kopiuje inne marki. Jak dzisiaj przejrzałam właśnie ten asortyment, bo głównie ta marka jest w promocji, to byłam naprawdę zdziwiona, jak te opakowania wyglądają i że nikt z tym nic nie robi. Jeżeli chodzi o takie podkłady, które właśnie są na tej promocji 1 plus 1 za złotówkę, to bardzo się opłaca Maybelline Superstay Skin Tint. Jak sobie teraz przeliczyłam, no to właśnie 76 zł wychodzi za dwa opakowania, czyli około 38 zł za sztukę. Na promocji w Rossmanie teraz kosztuje ponad 40 zł ten podkład, tam chyba 45, coś takiego. Więc ta cena 38 zł wychodzi bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli macie na przykład koleżankę albo używacie ten podkład, to możecie sobie właśnie wziąć na spółkę albo kupić dwa opakowania na zapas, bo to jest dobra cena tego podkładu. Też te podkłady z Max Factor fajnie wychodzą właśnie przy tej opcji 1 plus 1 za złotówkę. Też jeżeli chodzi o bazy, to bardzo fajnie ta z Rimmel wychodzi. Też wchodzi właśnie na tę promocję 1 plus 1, więc to jest fajne. Jeżeli chodzi na przykład o inne podkłady, to też NYX wchodzi na promocję 1 plus 1 za złotówkę, więc tutaj ten kultowy podkład NYX Can't Stop, Won't Stop też będzie wychodził całkiem, całkiem dobrze. Mamy też trochę fajnych korektorów i tutaj na promocję będzie wchodził na przykład ten od NYX Bear With Me. Ja jestem bardzo go ciekawa i tak się zastanawiam, czy właśnie czegoś sobie jeszcze nie dobrać z NYXa i sobie kupić ten korektor. Bo gdzieś tam chciałam go bardzo przetestować, a teraz będzie wychodził fajnie, jeżeli znajdę podobną opcję, podobny kosmetyk w podobnej cenie po prostu. Nie tyle podobny kosmetyk, co podobną cenę. Więc dajcie znać, jeżeli macie ten korektor, czy rzeczywiście warto, bo słyszałam same dobre opinie też od Was. Mamy też markę DSAM i tutaj korektor jest typowo w promocji, on kosztuje 30 zł i on ma w sobie SPF też, 28, więc ciekawy dobór. Ja z DSAM, co mogliście zobaczyć w Denkach, miałam kilka kosmetyków do pielęgnacji i bardzo się polubiliśmy, więc ta marka też mnie tutaj interesuje, bo ma też coś z kolorówki, jak widać. Z W7 też mamy korektor rozświetlający, też taki w pędzelku, ciekawie on wygląda. Mamy też z Revlon korektory przecenione i ten korektor jest normalnie przeceniony, sam jeden, jeżeli kupicie, nie musicie brać dwóch, więc tutaj tak to wygląda. Z W7 też w promocji mamy korektor rozświetlający do twarzy. Zaciekawił mnie też bardzo. Tak samo jak kryjący W7 HD. Bardzo te korektory mnie ciekawią, więc dajcie mi znać, jeżeli mieliście
czy w ogóle warto. Bo ta marka gdzieś tam mnie też interesuje i zastanawiam się, czy też na przykład nie kupić właśnie kalendarza adwentowego i nie otworzyć i go nie przetestować. Bo może się okazać, że te kosmetyki są fajne, więc koniecznie mi dajcie znać. Z tych korektorów, które wchodzą na promocję 1 plus 1, oprócz NYXa, mamy też Rimmel Multitasker i on też tutaj fajnie wychodzi cenowo wtedy, bo to jest 45 zł. Czyli wychodzi za 45 zł, to za 22,50 za jedną sztukę, więc to jest bardzo dobra cena, jeżeli chodzi o ten korektor. Też Maybelline Eraser wychodzi spoko, bo 54 zł, czyli 27 zł za jeden korektor. Także to są dobre ceny, jeżeli chodzi o te korektory. Też korektor Serum, który testowałam tutaj na kanale, fajnie wychodzi i on ma SPF 25 dodatkowo. I to jest bardzo fajny też produkt. Lekki, ale przyjemny. Dobrze mi się teraz sprawdza, używam go teraz dłużej, więc bardzo, bardzo fajny. I ostatni korektor, który jest bardzo fajny, bardzo go lubię i wchodzi na te promocje, to jest ten od Maybelline Super Stay. Bardzo fajny, przyjemny korektor o dobrym kryciu, a przy okazji taki lekki w swojej formule. Więc tutaj też go Wam polecam, bo wychodzi dobrze w tej promocji. Przejdźmy sobie do pudrów i mamy tutaj puder od Gosh, wodoodporny. I zobaczcie przy okazji, że oprócz tego, że on jest na zwykłej promocji, to wchodzi jeszcze na promocję 1 plus drugi obniżony o minus 80%. Czyli za 20% ceny. Więc to też ciekawie, nie zauważyłam tego, że ma tę plakietkę. Więc myślę, że te pudry mogą wyjść bardzo korzystnie, biorąc pod uwagę, że są jeszcze w promocji. Mam nadzieję, że ta cena minus 80% odliczy się od tej promocyjnej jeszcze, a nie od tej bez promocji. Także tutaj ciekawie, trzeba by to było sprawdzić. Z Kiko mamy też matujący puder do twarzy. Ja mam ten puder i będę go testować, więc na pewno sprawdzimy, zobaczymy, czy warto po niego sięgnąć. Bardzo ciekawe ma opakowanie. Z takich ciekawych pudrów mamy też markę Hamish i to jest puder utrwalający makijaż. Na to wychodzi, że jest on prasowany. Bardzo ciekawi mnie ta marka. Dajcie znać, jeżeli mieliście, bo to jest właśnie marka koreańska. Z pudrów mamy też W7, puder prasowany do twarzy. I z tego, co widzimy, ma być matowy i też ma utrwalać. Ale jest też rozświetlający puder od W7. Jestem ciekawa, ale naprawdę bardzo zaciekawiły mnie te ceny. Zdziwiły bardziej, o, może tak, bo są wysokie. Mamy też Spa Eze Puff Cloud, co jest taki dosyć mocno popularny ich puder. Typowo tutaj akurat jest ten pod oczy, ale też jest taki do całej twarzy. I on wchodzi na promocję 1 plus drugi za 20% ceny. Więc on może naprawdę bardzo fajnie też wyjść cenowo w sumie. Eveline też wchodzi na tę promocję 1 plus drugi obniżony o 80% i tu na przykład mamy ten nowy, transparentny, sypki puder. Więc jeżeli z kimś chcieliście na przykład kupić albo kupić dwa opakowania, to mogą naprawdę fajnie wyjść. Aha, no i pamiętajcie, że możecie mieszać różne kosmetyki. Nie musicie kupować dwóch takich samych produktów, żeby skorzystać z tej promocji. Możecie sobie mieszać, tylko tak jak mówię, po prostu rabatuje się najtańszy. Z Rimmel też super wychodzą te pudry za właśnie 1 plus 1 za złotówkę, bo wtedy za dwa pudry zapłacicie 41 zł, więc naprawdę super, a szczególnie, że ten puder ma bardzo duże opakowanie, bo to jest 10 gram. Też fajnie spojrzeć na ten puder, jest też transparentny i są właśnie te z kolorem, też dobrze wychodzą cenowo od Maybelline. Są też te nowości od Hean, tylko że Hean tutaj wydaje mi się, że aż tak dobrze cenowo nie wychodzi. Jeżeli chcieliście przetestować nowości, to można na to spojrzeć, ale przy tej promocji 1 plus 1 obniżone o 60%, to aż tak dobrze moim zdaniem nie wychodzi. Tak sobie przeliczyłam i spojrzałam gdzieś tam na screeny produktów, które były w promocji, to wydaje mi się, że można to kupić taniej, dlatego aż tak się na tej promocji nie skupiałam, raczej patrzyłam tylko na ten 1 plus 1, więc mówię Wam o tym, że na przykład jest ten puder nowy, I Feel Natural, więc jeżeli chcieliście właśnie przetestować te nowości, to można spojrzeć, bo zawsze to jest jednak taniej. Z Pierre Renée też ten puder wychodzi za 1 plus 1 za złotówkę. On też tutaj był przeze mnie testowany. Całkiem fajnie utrwala, więc myślę, że można też na niego spojrzeć. Z Belle też na przykład pudry wychodzą tutaj za 1 plus 1 i mamy tutaj na przykład ten puder Hydra, który mnie osobiście ciekawi. Z pudrów pod oczy za dużego wyboru nie ma. Tutaj znalazłam tak naprawdę tylko ten z W7, więc mamy taki i on wchodzi normalnie na promocję zwykłą. Z bronzerów mamy na przykład taki bronzer w sztyfcie od Kiko. Jestem go bardzo ciekawa. Mamy też prasowany bronzer W7 Honolulu. Kiedyś to był naprawdę duży hit. Mówiło się o nim zamiennik tego z Benefitu. Takiego najbardziej popularnego. I jeszcze jeżeli chodzi o bronzery, to mamy na przykład taki bronzer w kremie z W7. To też mnie bardzo ciekawi. Mamy też taką paletę bronzerów i w sumie wygląda to też tak, jakby tu były róże i rozświetlacz. Więc taka duża paleta. I zobaczcie, że ona wychodzi całkiem spoko, bo tylko 36 zł. A z tych promocji jeden produkt plus drugi
za ileś tam, to mamy na przykład ten Spaeze bronzer, bardzo go lubię. I tutaj mamy 1 plus minus 80% na drugi produkt, więc można sobie na przykład kupić i bronzer, i róż. Z NYXa tu wychodzi bardzo dobrze, czyli 1 plus 1 za złotówkę. I mamy też w promocji nowy bronzer od Eveline. Pojawiły się nowości od Eveline w właśnie Hebe. I on wchodzi na tę promocję 1 plus 1 za minus 80% ceny, czyli za 20% ceny. Nie wiem, jak to powiedzieć, żebyście wiedzieli. Macie na screenie oznaczenie dokładnie, która to jest promocja. Bardzo mnie on ciekawi. Jeszcze chwilę poczekam, bo na razie nie mam czasu nagrać testu, ale myślę, że w październiku zrobię test tych nowości, kupię je wszystkie i zobaczymy, jak one się będą sprawowały. Jeśli chodzi o róże, to mamy właśnie kremowy róż od Kiko, tak samo jak bronzer w sztyfcie. Róż od Kiko w sztyfcie mam, więc muszę go przetestować. I te róże od Kiko są naprawdę bardzo, bardzo fajne. Od W7 mamy też róż do policzków, w takiej konfiguracji akurat bardziej brzoskwiniowej, ale są inne też kolory. I fajnie, bo są dwa, więc można sobie kupić taką paletę i mieć dwie opcje do wyboru. Z Pastel też wchodzą te róże na promocję, one są już tanie, a w takiej promocji wychodzą już naprawdę bardzo, bardzo taniutko. Dobre są, możecie zobaczyć właśnie tutaj na kanale ich test i myślę, że jak na tę cenę to świetne do wypróbowania, sprawdzenia, czy w ogóle róże w kremie są dla Was, to myślę, że nie ma lepszego, nie ma lepszej opcji. I też właśnie z Paezy wchodzi na promocję ten róż z Krzyszkowską. Mam też go dzisiaj właśnie, akurat ten odcień na twarzy. Bardzo lubię te róże, więc polecam. I też na promocji wchodzą na przykład te róże od Belle w Sticku. Ja ich akurat nie miałam, widziałam kilka testów na YouTubie i całkiem spoko to wyglądało. Z NYXa są też róże, tutaj jest bardzo dużo odcieni. One są normalne, takie klasyczne w pudrze. I mamy też kremowe w tych stickach. One, te sticki też są fajne, bo mają dwa odcienie w sobie, więc to też jest super. Przejdźmy do rozświetlaczy i w sticku rozświetlacz jest z Kiko, czyli możemy sobie kupić wszystko, czyli bronzer, róż, rozświetlacz, także trzeba to będzie przetestować. Są też właśnie takie rozświetlacze brokatowe od Kiko, tutaj akurat taki i on jest wypiekany, więc wystarczy Wam na bardzo, bardzo długo. Z W7 jest rozświetlacz do twarzy i oczu, tak napisane jest, ciekawa go jestem. I na tę promocję 1 plus 1 wchodzi na przykład ten rozświetlacz w kremie w sztyfcie od Belle. Też wchodzą takie klasyczne właśnie w pudrze od Belle. Tutaj ten od Rimmela mnie zaciekawił, bardzo ładnie tutaj wygląda, jeżeli chodzi o opakowanie, już kiedyś w Rossmanie mnie zaciekawił. Mamy też takie paletki do konturowania od W7 i tutaj mamy połączenie i bronzera, i rozświetlacza, tylko one są już w normalnej promocji, w takiej klasycznej, zwykłej promocji. Mamy też kilka baz pod makijaż i tu jest taka marka, której nie znam, Beauty in the City, więc zaciekawiła mnie od razu. I cena też jest niska, bo 13,29 w promocji. Jest też matująca baza od W7, także jak widzicie, w promocjach takich klasycznych króluje ewidentnie W7. Mamy też od Pierre Renne bazę wygładzającą, która wchodzi na promocję 1 plus 1 za złotówkę. Bazy od Belle też wchodzą na tę promocję. I tu jest na przykład taka neutralizująca zaczerwienienia. Ale są różne te bazy, więc można sobie kupić na przykład dwie i potestować, która będzie lepsza. Z ciekawych baz jest też baza od NYXa, która jest chłodząca, więc myślę, że na rano idealna. Z matujących jest też baza od Maybelline i jest też w wersji rozświetlającej. Z NYXa jest też ta kultowa baza Marshmallow. Ja nie wiem, co ona ma dokładnie robić. Tutaj z tego, co widzę, to nie ma opisu, ale przez pewien czas dużo osób ją testowało i widziałam ją dosłownie wszędzie. Z takich mgiełek utrwalających mamy na przykład taką rozświetlającą od W7. Ciekawie ona wygląda. Z Kiko też jest spray utrwalający i odświeżający z nutami różanymi, więc to jest ważne, bo niektórzy na przykład bardzo nie lubią zapachu różanego. Z NYXa mamy setting spray, który ma być matowy, matujący właściwie i on już wchodzi na promocję 1 plus 1, więc to jest taka promocja, a nie taka klasyczna. I też mamy na przykład spray utrwalający makijaż taki od NYXa. Tutaj opakowanie jest bardzo ładne, no ale opakowanie to nie wszystko. Ale na przykład można wziąć sobie te dwie z NYXa. I one są w tej samej cenie, więc wtedy wychodzą najbardziej korzystnie. Jeśli chodzi o makijaż brwi, to zaczniemy sobie od serum. Serum do rzęs i brwi, więc do tego i do tego. Jest on za 19,99. Mamy też wodoodporny pisak do brwi, dwa w jednym. Ciekawi mnie on, bo też marka taka, którą widziałam chyba w Rossmanie. Dajcie znać, no to wychodzi, że teraz i wchodzi ona do Hebe. W ogóle widziałam na stronie Hebe, że Lovely się też pojawia? Ciekawa, ciekawa, ciekawa sprawa bardzo. Z W7 też mamy pisak do brwi. Tutaj pisaki do brwi mnie kuszą, żeby potestować. Mamy też mydełko do brwi, więc też jestem tutaj ciekawa. Myślę, że do testu, wielki test mydełek, muszę sobie go dopisać. Mamy też pomady do brwi z pędzelkiem. Z Kiko jest automatyczna kredka do brwi. Mamy też transparentny żel od W7, jeżeli potrzebujecie. I teraz na przykład NYX. Klej z NYXa wchodzi na promocję i on jest bardzo fajny, jest przezroczysty, ale też jest z kolorem i ten z kolorem bardziej mi się w sumie podoba, bo naprawdę bardzo szybko można ogarnąć sobie te brwi. Pisak mamy też z NYXa, który też słyszałam od Was, że jest bardzo dobry.
z Maybelline ta kredka wychodzi bardzo dobrze. Z jednej strony mamy kredkę, z drugiej strony mamy puder. A ta kredka od Maybelline też dobrze wychodzi, tylko że ona jest taka precyzyjna. Więc tutaj dorysujecie sobie na spokojnie włoski. Z NYX też jest kredka precyzyjna, właśnie taka wykręcana. Spójrzmy sobie teraz na palety cieni. I tu mamy taką paletę z W7 i nie wiem, czy Wam też ona przypomina tę paletę od Too Faced. Nawet układ cieni jest bardzo zbliżony, podobny. Więc no ciekawie się tutaj W7 zachowuje. Mamy też takie paletki, które znowu przypominają chude moim zdaniem. Ale kolory są ciekawe. Od Paese są te paletki, których też tutaj na kanale jest. One są przyjemne. I wchodzę na promocję, gdzie drugi produkt jest tańszy o 80%, więc można się zainteresować. Są też takie duże palety z NYXa, tylko że one kosztują już 100, więc za dwie wtedy wychodzi 101. Można rozważyć, ale są one, więc tutaj no duże są, więc to trzeba wziąć pod uwagę, więc daję Wam znać. Jeśli chodzi o eyelinery, to mamy na przykład taki hypoalergiczny eyeliner w płynie od W7, taki klasyczny w kałamarzu, wodoodporny eyeliner w pisaku od Kiko i zobaczcie, że on ma ściętą końcówkę. Więc jestem ciekawa, czy jak przyłożymy go po prostu tutaj do oka, to czy zrobi nam fajną taką jaskółkę? Albo przynajmniej taki początek tej jaskółki, żeby było łatwiej ją narysować. No. Jestem go ciekawa, muszę sobie zapisać do przetestowania. Z W7 mamy też eyeliner w pisaku, który jest klejem do rzęs, na to wychodzi, bo jest napisane, że jest to eyeliner w pisaku i klej do rzęs, więc myślę, że to jest dwa w jednym. To też mnie bardzo zaciekawiło. Z W7 są też takie metaliczne linery, które są sprzedawane po 3 sztuki. Tutaj akurat taki zestawik. Ciekawie to wygląda. Jest też eyeliner brązowy. Uwielbiam, mam go też dzisiaj na oku. Wiem, że Wy też uwielbiacie, także jest. On wchodzi też na te promocje. Daję Wam znać. Są też te nowe linery metaliczne, które też wiem, że Wam się podobają. Ja jeszcze nie miałam możliwości przetestować, także tutaj mówię Wam, że są. I są też linery kolorowe, bardzo dużo odcieni od NYXa. Mamy też eyeliner od Bourjois, już taki klasyczny czarny, ale on tutaj ma, z tego co widzę, gąbeczkę na końcu, nie jest to pędzelek. Jeśli chodzi o tusze, to mamy znowu tę markę Christian Laurent. Coś takiego, dajcie znać, jak się ją poprawnie wymawia, jeżeli wiecie. Którą właśnie widziałam głównie w Rossmanie. Ale tam znowu widziałam raczej pielęgnację, a tutaj się pojawiła kolorówka, więc dajcie znać, czy w Rossmanie jest ta kolorówka, tylko ja jej nie zauważam, czy jakoś się podzielili, że tutaj jest to, tu jest to. Dajcie znać, jeżeli wiecie coś o tej marce. Więc mamy tutaj pogrubiająco, wydłużająco, liftingujący tusz, także dużo rzeczy ma robić. Opakowanie całkiem ładne i cena też dobra. Z Gosha na tę promocję 1+1 wchodzi też liftingujący tusz do rzęs i ciekawie, bo ma właśnie dwie szczoteczki, na to wychodzi tutaj w opakowaniu. Z Revlona są tusze do rzęs w klasycznej promocji. Mamy z W7 też maskarę w klasycznej promocji, która ma wydłużać. I to też jest taka marka, której nie znam. Palladio? Nie mam pojęcia. Pogrubiający tusz do rzęs, więc zaciekawiło mnie to, że tej marki po prostu nie znam. Na promocję 1+1 za złotówkę wchodzi też Maybelline Sky High. Genialny tusz, wszyscy o tym wiemy. Jest kilka wersji, jest też brązowa, jest też maskara wodoodporna, Cosmic Black, więc można sobie potestować, fajnie to wychodzi. Z Eveline też brązowy tusz, który ja uwielbiam i wiem, że Wy też uwielbiacie, on też wchodzi na promocję. Od Rimmela te najnowsze tusze, jak dobrze pamiętam, też są na promocji, więc to jeżeli chodzi o tusze. Z produktów do ust Hebe cały czas wyprzedaje kolekcję Inglot i Julia Costera, więc tutaj akurat na przykład mamy takie pomadki w bardzo dobrej cenie, 8,39 i to jest taki brązik z tego, co właśnie tutaj widzę. Więc na jesień możesz szukać, akurat to dobra cena. Hean i stylizacja są właśnie w promocji, jest to taki błyszczyk, zadyszkę, całkiem spoko. W promocji są też płynne pomadki od Kiko, które mają dwie fazy, dwie formuły. Z jednej strony właśnie kolor, z drugiej coś, co nam chyba tam utrwala ten produkt, tak jak dobrze pamiętam. Też marka, której nie znam, czyli Charlotte Makeup Bio Velvet. Coś takiego. Ciekawa tutaj jestem tej marki, coś nowego. Z Revlona mamy takie pomadki do ust z serii Lava, też ciekawie wyglądają. W7 olejek ujędrniający i powiększający usta. Jak widzę olejki, to wszystko mnie ciekawi. Ale cena dosyć taka wysoka, 31 zł. I zobaczcie, jak W7 zrobiło te pomadki. One wyglądają jak chuda, jeżeli chodzi o opakowanie. Totalnie. Ale właśnie kilka odcieni jest, no ładnie wyglądają, ale no to są opakowania jak chudy. Na promocji 1+1 za złotówkę wchodzą winyl inki. Więc to też są hity. Wchodzą olejki Fat Oil, właśnie Fat Oil z NYXa. Wchodzą też konturówki od Pierre René, które też wiem, że dużo osób lubi. Wchodzą też kultowe pomadki Maybelline Superstay, które są nie do zdarcia. Wchodzą też olejki Pierre René, bardzo fajne.
Ja też go sobie używam. One fajny odcień też dają przy okazji. Z NYXa Butter Glossy są też na promocji. A w takiej zwykłej promocji są też błyszczyki od Kiko. Na końcu to potem zobaczyłam. Te błyszczyki są kultowe, więc daję Wam znać, że są też. Teraz przechodzimy już do pielęgnacji, a dokładnie do oczyszczania. I tu już promocje są po prostu promocjami, bez właśnie rozróżnienia na zwykłe promocje i promocje 1 plus 1, 1 plus minus 80% i 1 plus minus 60%. Więc to są zwykłe po prostu promocje. Mamy tutaj na przykład żel oczyszczający antybakteryjny do twarzy od Nakomi, 15 zł. Od AA, ta najnowsza ich seria AA Lab, nawilżający żel do mycia twarzy, też dobra cena, 14 zł, naprawdę bardzo dobre te ceny moim zdaniem są. Od Bandi mamy morski żel oczyszczający do twarzy, też, no wiecie, że ja markę Bandi uwielbiam. Biolaven, ten akurat żel Biolaven mam przetestowany, skończony, widzieliście go w Denku, genialny, mogę Wam mega go polecić. Pure by Kloshi, czyli normalizujący żel oczyszczający do twarzy, też coś ciekawego. Mamy też oczyszczający żel od Feel Free, też całkiem dobra cena, 15 zł. Od Apis mamy też oczyszczającą piankę do mycia twarzy. Znakomi są też oczyszczające pianki, różne te pianki są, tutaj akurat oczyszczająca. Yumi, też mamy pianki głęboko myjącą, tutaj akurat mam, ale tak jak zawsze powtarzam, jak macie uczulenie na aloes, to z daleka, bo tu aloes jest wysoko w składzie. Kolejna pianka, którą uwielbiam, mogę Wam polecić, jedną skończyłam, mam drugą w zapasie, jest to Nature Queen. Taka bardzo wydajna pianka, gęsta, wystarczy odrobina i już się super pieni. Desaem, mamy też piankę do mycia twarzy i tu jest akurat seria Healing Tea. Ja miałam z innej serii, z taką, takiej zielonej, Harakeke, tak, jakoś tak, i ta pianka była genialna, bo ona nie tyle była pianką taką, że wiecie, naciskacie i wychodzi Wam pianka, tylko to jest normalnie w tubce jak żel, ale ta konsystencja, bierzecie dosłownie ziarnko grochu i ona jest tak, taka piankowa się robi pod wpływem wody, więc to jest bardzo produkt taki, który wystarcza na długo. Myślę, że to będzie to samo, bo wygląda podobnie opakowanie, tylko inna seria, więc myślę, że właściwości tej pianki będą podobne i cena dobra, 21 zł, bo to mega wydajne było. Mamy też na przykład oczyszczającą piankę z takiej marki, Soku. I też jest to koreańska marka. Ja koreańskie marki też bardzo lubię testować. Ale mamy też kilka masełek do demakijażu. I tu mamy na przykład masełko od Yumi. Nie wiedziałam, że Yumi ma swoje masełko. Od Mii mamy takie masełko też do demakijażu. Z marki, której nie znam, też jest masełko. Nuni Melty? Nie mam pojęcia. I jest to ultra delikatny balsam, tak nazwany, no ale to będzie po prostu takie masełko. I też zobaczcie na ten produkt. Lak Króliczka Niezapominajka. I to jest mus oczyszczający do twarzy. To akurat nie wiem, czy to będzie takie masełko, czy bardziej żel, ale mnie zaciekawiło, więc pokazuję Wam. Teraz spójrzmy na toniki. Mamy toniki od Nakomi. To akurat nawilżający, ale kilka tych toników mają. Z Feel Free też jest odświeżający tonik do twarzy. Yasumi. Tutaj tonik spoko będzie, bo ma też ten atomizer, więc łatwo będzie nam tutaj aplikować, wystarczy twarz spsikać, także to jest spoko. I taki sam atomizer ma na przykład hydrolat od Nature Queen, więc jeżeli wolicie hydrolaty, to też są. I tutaj mamy też regenerujący hydrolat do twarzy z sielanki, konwalia majowa. Ciekawe, czy też pachnie konwalią, także tu mnie te produkty akurat zaciekawiły. Teraz czas na sera do twarzy i tu mamy na przykład taką esencję przeciwzmarszczkową do twarzy z serii ze ślimakiem od Holiki Holiki, to jest koreańska marka. Myślę, że będzie super. Z Bielendy mamy serum, tu akurat na przykład z kwasem hialuronowym. Kwas hialuronowy zawsze spoko, bo fajnie nawilża. Mamy też sera od Revox, tu akurat z witaminą C Wam pokazuję. Wiecie, że ja uwielbiam witaminę C. Jeżeli chodzi o takie nawilżające sera, to też bardzo lubię to od Mixy. Skończyłam jedno, kolejne opakowanie mam. I jeszcze nieotwarte, ale bardzo fajny produkt. Fajnie nawilża i ta konsystencja jest też taka gęsta. Bardzo przyjemna, bardzo, bardzo przyjemna. Od Nakomi też mamy sera, tutaj akurat też pokazuję Wam retinol, bo może ktoś z Was chce zacząć przygodę z retinolem, to gdzieś tam zobaczcie sobie, bo są różne stężenia. Tu też sobie trzeba wprowadzać ten retinol odpowiednimi stężeniami w odpowiednim czasie, więc to zawsze pamiętajcie. Ale tu akurat retinol też jest w dobrej cenie, więc mówię, pokażę Wam. Od Mii mamy serum z prebiotykami do twarzy, to też fajnie wygląda. Od Bandi są też sera poprzeceniane, tutaj akurat z aktywną witaminą C. Bardzo lubię ten produkt. No i całe Bandi, to wiecie. Od Everlane mamy sera. Tutaj akurat 10% niacinamidem, ale są różne. Jeżeli chodzi o pielęgnację od Everlane, to nie testowałam. Raczej skupiłam się na kolorówce, ale może przyjdzie czas też, że pielęgnację przetestuję. Marka Q&A, Q plus A, Q plus A, coś takiego, tak to nazwijmy. Mamy różne też sera, tutaj akurat z kwasem azaleinowym, więc będzie fajne na cerę problematyczną. Jeśli chodzi o produkty pod oczy, to mamy moje ulubione tanie płatki. To są płatki z Pure Derm, 30 sztuk, czyli na 15 razy, kosztują 6
50, 60. Bardzo fajne. Uwielbiam, polecam. Kolejne opakowanie sobie teraz już używam. Od kilku lat sobie je kupuję, więc super. Jeszcze wtedy były w Biedronce w ogóle co jakiś czas. Także mega fajne, tanie płatki. Od Garnier mamy krem z witaminą C pod oczy. Floss Leg w dobrej cenie. Serum ze świetlikiem pod oczy. I z tego co widzę, jest on jeszcze z kofeiną, więc też fajnie. Od Bandy mamy właśnie kofeinowy krem pod oczy na cienie i opuchnięcia, bo tutaj kofeina fajnie na to działa. Od Nakomi są sera i też z kofeiną. Jakoś tak ta kofeina mnie przyciągnęła. Od Bielendy mamy też krem pod oczy w całkiem fajnej cenie. Od Yumi, nie wiedziałam, że Yumi ma już kremy pod oczy też z tej serii. A Alap mamy też nawilżająco wygładzający krem pod oczy tutaj akurat. Także tutaj są ciekawe te produkty. Przechodzimy teraz do kremów do twarzy i tutaj na przykład mamy Ziaje, krem do twarzy na przebudzenie poniżej 10 zł. SPF-y też są w dobrej cenie. Tutaj Hebe ma bardzo fajne SPF-y. To na przykład ten z Holika Holika, mega fajny. Mamy też ten z Revoxa, który wiem, że dużo osób lubi, ja akurat nie bardzo. Znakomi mamy zwykły taki krem do twarzy na trądzik, więc też spoko, może być bardzo fajną opcją. Nawilżający krem do twarzy mamy też od Ziai. Naturalnie pielęgnujemy poniżej dyszki. Też te kremy od Nakomi są spoko, według mnie. Trochę ciężej się je aplikuje, jeżeli chodzi o to, żeby wydzielić sobie porcje. Ale ogólnie są spoko, co prawda ja polecam akurat niebieską wersję, bo tylko te miałam. Od Cetaphilu mamy lipoaktywny krem nawilżający, Cetaphil bardzo dobra marka. Z Bielendy mamy ten genialny krem intensywnie nawilżający z ceramidami, uwielbiam. Zużyłam opakowanie, nie wiem czy już było, chyba było, albo będzie w denku. Genialny produkt na noc. Od Skin 79 też bardzo lubię ten SPF. Super i dobra cena w ogóle, 39 zł. Z Mixy mamy rozświetlający krem do twarzy. Mega fajny też, bardzo spoko, chciałam go przetestować, teraz jestem właśnie w fazie testów, bardzo fajnie się sprawdza. Wiecie, że jak ktoś ma niacynamid, to spoko działa, tutaj mamy też witaminę C, więc to są takie połączenia idealne dla mojej akurat cery. Z Bandy mamy krem z kwasem migdałowym i on jest na mojej liście do przetestowania, bo on też będzie gdzieś tam fajnie, myślę, złuszczał delikatnie, więc tutaj mamy fajny produkt. Od Bielendy też mamy molekularny symbiotyczny krem, jest to taka dosyć ich nowa seria. Z Holiki Holiki mamy też właśnie krem do twarzy ze ślimakiem. Także tutaj też ciekawy produkt. Ja jeżeli chodzi o kremy do twarzy, to bardzo lubię ten składnik. Przechodzimy teraz do maseczek i to jeden z moich ulubionych maseczek, jeżeli coś mi gdzieś tam wyskakuje. To jest MediHeal i to jest relaksująca maseczka do twarzy, tak jest nazwana, ale ona ma tutaj olejek z drzewa herbacianego, który super działa. Teraz już mamy takie klasyczne opakowanie. Przez pewien czas było to opakowanie tych maseczek z tym zespołem muzycznym. Nie chcę tutaj nikogo obrazić, po prostu BTS, BTS oni się chyba nazywają. Ja K-popu nie słucham, nie siedzę w tym, więc jeżeli lubicie, jesteście fanami, to wybaczcie moją taką niewiedzę na ten temat, ale właśnie te maseczki przez pewien czas z zespołem były, ale to jest ta sama maseczka, tylko teraz po prostu zwykła, już bez tych członków zespołu. Mamy też taką maseczkę i ja ją kiedyś właśnie też kupiłam, bo skusiłam się na jej cenę. Bardzo fajna, nawilżająca, więc też polecam. Mamy też maseczkę od Bielendy, ona jest w saszetce taka klasyczna, nie w płachcie jak tamte dwie poprzednie. Od Nakomi są też maseczki, to akurat jest przeciwtrądzikowa i ona jest na kilka razy. Są też na przykład z witaminą C, więc kilka ich tam jest. Też mamy Glinkę od Your Natural Side, więc też fajnie. Z Mi też jest fajna maseczka, intensywnie nawilżająca, ona też jest na kilka razy. I jak używacie glinek, no to mamy też taki aktywator do glinek, kupiłam go ostatnio i będę sprawdzać, czy to będzie lepiej działało. Mamy też na przykład Skin 79 maseczki, też je bardzo, bardzo lubię, w dobrej cenie. Zbiorawen jest ciekawy produkt, bo jest to całonocna maska do twarzy, więc tutaj mnie też zaciekawiła. Są też fajne maski i odżywki do włosów i tu mamy na przykład markę Hair of the Day, czyli markę Only Bio. Tutaj akurat humektantowa odżywka, ale są wszystkie, czyli gdzieś tam emolienty też znajdziecie. I co? Emolienty, humektanty i proteiny. Proteiny tam też znajdziecie. Z Yumi też mamy odżywki, tutaj emolienty i też pozostałe składniki znajdziecie. Od Anwen tutaj jest odżywka do włosów o każdej porowatości, też widziałam dużo o niej dobrych opinii. Marka, której nie znam, Nadeshiko? Nie mam pojęcia. Nawilżająca keratyna, więc też mnie zaciekawiła. Też z Revoxa mamy coś na wzór Olaplexu. Nie stosowałam, ale mnie zaciekawiło. Odżywka mamy też z takiej marki ProSalon. Ta odżywka też mnie zaciekawiła, bo marki nie znam, a wydaje się, że tutaj aplikacja będzie bardzo przyjemna. Mamy po prostu pompkę. Znakomi mamy też odżywkę, mamy też maski, tutaj od Hair of the Day by Only Bio. Mamy też taką intensywnie odbudowującą maskę. I tutaj jest aż litr, więc bardzo dużo z tej marki ProSalon. Kalos też są. Są też bardzo duże odżywki, maski litrowe. Wiem, że dużo osób też na przykład je stosuje, jak na przykład olejowanie robią, więc tutaj też można sobie
poużywać. Od Nakomi też mamy kojącą maskę, ona jest do skóry głowy i też można nałożyć na włosy. Kupiłam ją, ale jeszcze nie przetestowałam. Z Yumi są maski, ja je bardzo lubię, ta arbuzowa cudownie pachnie. Z Anwen mamy na przykład oleje też, to też znalazłam tutaj właśnie takich parę rzeczy do zabezpieczania końcówek. Z Anwen więc też mamy płynne serum do zabezpieczania z marki Bibio. Od Anwen też jest takie serum masełko do zabezpieczenia końcówek. No i jeszcze mamy też peelingi. I tu na przykład od Bandi. Peeling oczyszczający do skóry głowy też bardzo fajny. Stosowałam go kiedyś. Od Hair of the Day też mamy peeling do skóry głowy. Od Yumi mamy serum, które jest oczyszczające i jest od razu peelingiem enzymatycznym. Więc jestem ciekawa. Podejrzewam, że nakładamy je przed myciem, ale trzeba by to było sprawdzić, bo to jednak nazwane jest serum. I mamy też od Anwen delikatny peeling kwasowy do skóry głowy, który też na pewno będę chciała przetestować, bo gdzieś tam mnie zaciekawił. I ostatnia kategoria, czyli pielęgnacja ciała. Kilka dosłownie produktów. Mamy tutaj na przykład taki odżywczy olejek w balsamie. To mnie zaciekawiło, nie widziałam go w Rossmanie. Mamy też balsamy od Yumi do ciała, winogronowy, pewnie będzie ładnie pachniał. Mamy też takie balsamy w dobrej cenie Cosmetic, coś takiego, ale jest kokos, więc od razu zwróciłam uwagę. Od Weledy też mamy masło do ciała, więc to też mnie zaciekawiło. Jeżeli chodzi o kremy do rąk, to na przykład mamy krem od Nakomi, od Sielanki w dobrej cenie, od Yumi, ten arbuzowy pachnie cudownie, tak samo jak maska. Zużyłam też bardzo przyjemny produkt. I to już cały przegląd. Dajcie znać, co myślicie o tych promocjach. Jestem ciekawa, czy będziecie polować na jakieś produkty właśnie w tej promocji 1 plus 1 za złotówkę albo 1 plus minus 60% na drugi produkt, czy też 1 plus 1 minus 80% na drugi produkt. Dajcie znać, jestem ciekawa, bo widziałam na TikToku, że niektórzy planują duże zakupy, także dajcie mi koniecznie znać. Ja dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już niedługo. Pa!